Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Popcoring i dzisiaj zagram sobie w Asterix i Obelix Baran z Hibernii. Znajdujemy się, tak jak zakończyliśmy poprzedni odcinek, przy rzymskiej łodzi, aby dotrzeć w podróż. Nie wiemy dokładnie gdzie. No co, od razu się tam udajemy. Wielki statek. There! The Beelbocked boat! Who's the Beelbocked? Nobody. It's like a leprechaun. It's what we call the bad people in my country. Come on, let's not waste time. Set course for Hibernia. Do you know the way? Aye, due north. Head for the village of Drogheda. My best friend, Cowlix, is waiting for us there. He must have been investigating to track down my father's ram. It's elementary for sure. And so, czyli na razie się udajemy do Drogheda. And Obelix traveled to distant Hibernia aboard a Roman ship. Heading to the village of Drogheda, where Keratin's friend Cowlix is investigating the theft of Okidokix, the lucky ram. Drogheda, czyli jesteśmy już chyba na miejscu. Zobaczymy, co to za wioska. Stary port. Weźmiemy sobie rybkę. Quo Vadis, who are you? Where are the new recruits that we've been waiting weeks for? No i co, na samym początku witają nas Rzymianie. I po wszystkim. Teraz zamiast mięska wypadają nam ryby. Zobaczmy jeszcze, co tutaj się znajduje, bo dość duża przestrzeń, duża lokacja. Bo oczywiście poszukujemy takich złotych hełmów. A nie wiemy, gdzie one się znajdują, więc lepiej się troszkę rozejrzeć. Ale ten obszar już chyba mamy przeszukany, więc schodzimy na dół. Jeszcze tutaj kilka skrzynek. No i co dalej? Mamy dwa obozy. Więc szybko pozbędziemy się pierwszego. Zauważyłam, że najbardziej się opłaca tych łuczników od razu likwidować, żeby nie dostać od strzały. Jeszcze kilku. Gdzieś jeszcze... Aha, tutaj. Nie zniszczyliśmy tego obozu. I teraz ostatni. Hopsa, i po wszystkim. By Lug's beard, the Romans have taken over the village. May their nails drop out when they want to scratch. That's a funny expression. Keratin, is there no other way in? Aye. Cross the forest to the west and meet me at Cowlix's hairdressing shop. I'm going to investigate the area a bit. Poszukujemy w takim razie zakładu fryzjerskiego. Niesforno Kosmyksa. Chyba dobrze przeczytałam. Rozejrzmy się jeszcze tu troszkę i będziemy się udawać w dalszą podróż. Są chyba koła ratunkowe, możemy sobie wziąć jedno. Ale tego
Już nie możemy chyba zniszczyć. Spróbuję jeszcze rzucić. Ale nie, nie dam rady. Co tutaj mamy? Mamy jakieś tarcze. Zastanawiają mnie te skrzynki tam. Czy da się je jakoś zniszczyć? Od której strony? Może z tej? O, właśnie. I tylko mięsko. Ale i tak sobie zjemy. Raczej rybę. Tak da się? Nie możemy ryby zjeść. Możemy tylko... O, teraz mam pełnię życia. Wioska. Co dalej? Tak sobie tu chodzimy, a... Na przykład tu da się wejść? Da się. I mamy, zobaczcie, hełm. Mam nadzieję, że pierwszy z czterech. Bo tam jak czytaliśmy, to w każdym poziomie są cztery. Na przykład tutaj na górę też się da. Mamy jakąś chatkę. Ale z tego co widzę, raczej nie. Tu mamy jakiś mechanizm. Musimy go rozgryźć. Bo musimy się dostać oczywiście tam na górę. Mamy coś do rzucenia, to weźmy Obelixa. Niech on sobie wejdzie tutaj. My spróbujemy rzucić w dźwignię. Uda się, bo z tej strony może być ciężko. No właśnie. Bo mamy takie barierki. Nie wiem po prostu, czy przez nią dorzucimy. Ale tak, udało się. Chodź, Obelixie. Skaczemy dalej. I teraz pytanko, czy... Nasz Asterix też dojdzie do nas? A nie, po prostu sobie tak przeskoczymy. Czyli hopsa, hopsa i jesteśmy już razem. Rozejrzyjmy się. Udaj się do zakładu fryzjerskiego naszego przyjaciela. Takie mamy zadanko. I co, w takim razie idziemy. Ładna ta okolica. Wiejska droga. Możemy wziąć taczki. A i tu mamy też więcej mechanizmów. Bardziej skomplikowane, z tego co mi się wydaje przynajmniej. Ale wrócimy się na górę. Zobaczyć, czy może tu coś jest. Tutaj na przykład na te skałki. Da się wejść. Albo tutaj. Do wody oczywiście nie wchodzimy. Nasi bohaterzy nie umieją pływać. Aha, i tu dochodzimy do naszego mechanizmu. Co to robi? To nas odbija, więc może dostaniemy się od razu wyżej. Choć Obelixie, pomożesz nam. Tak. I teraz trzeba chyba zmienić kierunek tego naszego haka. O, właśnie. I teraz dostajemy się na drugą stronę. Obniżamy. No i nasz przyjaciel. Aha, i to jest czasowe. To jeszcze raz, musimy szybciej. I do góry. Elegancko. Udało się wlecieć. I kolejny hełm ze skrzyniami ukryty. Dzisiaj szybciej to idzie. No i co? Kierujemy się do wioski.
Legioniści z lśniącą bronią są mocniejsi od reszty. Uważaj na nich. Dobra, dzięki za podpowiedź. Będziemy uważać. Może weźmy sobie deskę. Będziemy bezpieczniejsi. Jeszcze 22 i jeden namiot. Gdzieś to musi być ukryte w takim razie. Używamy ataku? Oczywiście, że tak. Zobaczcie, co się dzieje. Jeszcze jeden. Gdzie on jest? Czyżby go gdzieś zostawiliśmy? Nie widzę go. Cip, cip, tasz, tasz. Wiecie, jak się woła Rzymianina? O, tu jest. Dobra, ukrył się. No i co? Wszyscy pokonani. Nawet bez straty życia się udało. Jeszcze kilka skrzyneczek. I udajemy się w dalszą podróż. Weźmy ze sobą patelnię. No i co? Otwieramy dźwignię, która pozwoli nam oczywiście przejść dalej. I teraz tak, tu chyba potrzebujemy, raczej na pewno potrzebujemy Asterixa. Gdzie jesteś? Nie mogłem gdzie przejść. Czyżby się gdzieś zaklinował? O, teraz. I skaczemy na drugą stronę. No i chodź, Obelixie. A Idefix, co z Idefixem? Skakuj. Zostajesz tam mały. No dobra. Pewnie uda ci się jakoś dojść do nas. Co teraz? We Gauls love to travel. Especially when it's properly organized. And you, Roman, what are you doing here? I am General Perillus, sent by Caesar to conquer Hibernia. All Hibernia. That's annoying. Annoying? Why? Because we're going to stop you. Quid? Legionaries, attack! Oh yes, attack! I was going to say that. Ryzyku z jakiś jest bardzo pewny siebie. Kolejna walka. A masz schochli. Zostały tylko sandały. Ale śmiesznie. Gdzie jesteście? Mamy kolejne zastosowanie Rzymian. Można nimi te korki odkręcać. What a coward! Perillus has run away from the fight. Yes, that's really not playing fair. Jak zawsze skutecznie. Let's go. We have to find Keratin. Tu już mam przejście. Tylko się rozglądnijmy, czy niczego nie zostawiliśmy.
Ale z tego co widzę, to wszystko zebrane. Stąd przyszliśmy. Halo, idę fix. Czemu ty nas tak zostawiasz? Fajnie ten piesek. Otwieramy przejście. I co teraz nas czeka? Wioska. Czyli przynajmniej wiemy, że kierujemy się w dobrą stronę. A tutaj da się przejść? Tak tu? O. A spadnę? No nie mogę się ruszyć, to wiem. Ale chyba się nie da. No, nie dam rady przejść. Dobra, Asterixie, ty sobie chyba jakoś poradzisz. Niektóre przedmioty oznaczone ikoną pozwalają zniszczyć kilka elementów jednocześnie. Czyli na przykład młotek. A, i teraz... Chodź, młotku. Rzucamy, tylko żeby trafić. To jest jeden, aha, musimy po tych kamieniach przejść. Tylko... Ciężko wycelować. A i to jest jeszcze czasowe, zobaczcie. Może po prostu tu stańmy. I teraz... No szybko, udało się. Tutaj też coś jest, na przykład. Nie, no mamy barierkę, raczej tam nie przejdziemy. No i jesteśmy. Mam nadzieję, że nasz Asterix dojdzie do nas. Bo troszkę będzie nam smutno, jak tam zostanie, ale nie, udało się mu. Why do birds suddenly appear every time that I am near? What on earth is he doing? It's better not to know, Obelix. Śpiewają sobie. Kolejna możliwość wejścia. Może poprosimy tym razem Obelixa o pomoc. Na górę. Tu musimy chyba rzucić. Tarczą. O właśnie, i mamy przejście. Jeszcze czasowe. O kurczę. To może poprosimy tutaj naszego przyjaciela. Teraz. I on też nam przytrzyma. Więc my schodzimy. I teraz jesteśmy razem. I możemy sobie przeskoczyć. I co, mamy kolejną lokację. Udało się. Coś długo naszego hełmu nie było. Przydałoby się gdzieś poszukać. Hejka, cześć, nie uciekaj. No cóż, nie chcieli się z nami przywitać, miło. To my też tacy będziemy. Udało się. Potrzebowaliśmy po prostu przedmiotu jakiegoś. Tak jak było tu na tych kamieniach. Centurioni wzmacniają innych Rzymian. Jeśli pokonasz ich w pierwszej kolejności, unikniesz walki z silniejszymi legionistami. Dziękujemy jak zwykle za podpowiedź. Na pewno z niej skorzystamy. Tutaj mamy dwie ścieżki. Może wybierzmy tą. Aha, i tak tu nie przejdziemy. Musimy górą.
Mamy mięsko. Skorzystajmy. I kogo tu mamy? Mam naszą keratynę. This is Kalix's shop. Aye, good to see you, friends. But I have some bad news. The shop's closed and there's no one inside. Follow me. Maybe he's at home. Czyli niestety nie ma go tutaj. Ale my poszukamy i mamy kolejny hełm. No to mamy po prostu chyba dalszą ścieżkę. Tutaj jest jeszcze coś. Nie ma nic. Możemy wziąć koło odwozu. I udać się do naszego przyjaciela, którego potrzebujemy. Wioska portowa. This is Kaulitz's house, but it's surrounded by Romans. This is going to be hair-raising. Od razu może weźmy sobie jakiś przedmiot, żeby tego centuriona zniszczyć, który ucieka. Chodź tu. Udało się chyba. Potężny atak. No i mamy to. Look, there's something written here. It looks like boards with a house and boats. Maybe they're hieroglyphs. Too bad Edifice isn't here. He could have helped us. This isn't Egyptian writing, Obelix. Don't talk nonsense. It's a coded message. Kaulix and I used to communicate like this when we were weans. I know that a picture can speak a thousand words, but I have to say, I would have preferred the words. This drawing tells us where to find him. Surely at the boat builders. Czyli nasz przyjaciel zostawił nam wiadomość, gdzie się aktualnie znajduje, więc będziemy poszukiwać właśnie jego miejsca. Oczywiście wszystko musimy tu zniszczyć. Mamy jakąś chatkę? Można wyjść? Halo, puk, puk. Niestety nie. No cóż, udajemy się w takim razie dalej, w dalszą podróż. We wiosce ukrytych jest kilka wskazówek pomagających w znalezieniu Niesfornokosmyksa. Jaka fajna nazwa. Eksploruj i popytaj jej mieszkańców. Dobrze, Szkutnik. Możemy porozmawiać. Nasz Szkutnik jest nie w sosie. Nie wiem, czy to ma być jakaś podpowiedź. Ktoś chyba skalą zbezcześcił. Ośmielę się rzec, zrujnował jego deski. Okej, okay, ale gdzie on się znajduje? Kowal. Tu mamy kowala. Może oni nam pomogą? Ale szkoda, że hiberiańskie igrzyska. Strasznie szybko zostały odwołane. Miałeś zamiar wziąć w nich udział? Oczywiście od miesięcy trenowałem. Co miesiące bez dziczyzny. Przestałem nawet jeść dziczyznę. Na tę. Kurczę. Sportowcy są szaleni. No cóż, nasz Obelix oczywiście lubi jeść dziczyznę. Dlaczego nie mogę tego zniszczyć? O, teraz. Udało się. Jeszcze tutaj zaraz pójdziemy sobie do kowala. Ale najpierw zniszczmy to. Boję się, że może być coś tu ukryte. Mamy jakieś takie dziwne pudła, możemy je zniszczyć. I za tym jest hełm. Czym to można? Może jakimś mocniejszym deską? No nie. Albo jakimś młotkiem, może chodźmy do kowala.
i tam coś takiego może pozyskamy. Bo tu na razie nic takiego nie widzę. O, na przykład jest patelnia. O, tu jest coś mocniejszego, bo jest taka rączka w lewym górnym rogu, tam gdzie jest stan naszego trzymanego przedmiotu. To może chodźmy z patelnią. I co? Nawet patelnią nie możemy. Może faktycznie potrzebny jest jakiś młotek. Dobra, szukamy młotka w takim razie. Bo na pewno to się da jakoś pozyskać. Ale jak? No widzimy ewidentnie, że tam jest hełm. Jest kowal. Nie, nie znaleźliśmy naszego baranka. Tu jest tarcza. Ale nie wygląda na bardzo wytrzymałą. Ciekawa jestem. To jest kowal, no ale... że nie ma żadnych przedmiotów takich mocnych. Sprzedawca ryb. Może ma coś na ryby. Tu też jest takie pudło. Witajcie, galowie. Czy przyszliście tutaj? Meteorolog o pogodzie rozmawia. Mam dość tych Rzymian. No my też. Szkoda, że nie ma tu dubbingu. Bo strasznie ciężko to zrozumieć. Coraz więcej tych pudeł. Możecie... Ktoś postawił dziwne skrzynie. Ciężkie, możecie je dla... On też się dziwi z tego. Tu kowal, no. Też mówi o tych skrzyniach. Mówi, że tam są, jest jego ulubione miejsce na połowę, ale nie może się tam dostać. A my też nie możemy się dostać, bo nie mamy żadnego takiego przedmiotu. No rybom raczej tego nie zniszczymy, prawda? Może kowadłem, ale nie możemy go podnieść. Bardzo dziwne. No poduszką tym bardziej. No spróbujemy czegoś poszukać. Ja się tu chwilę rozejrzę i jak znajdę jakieś rozwiązanie, to się zobaczymy. Przeszukałam prawie całą wioskę, żeby znaleźć to narzędzie. Ale mówię, nie da się niczym tego zniszczyć. I przed chwilą po prostu jak przeszłam chyba milionowy raz koło tego, to okazało się, że mam przyjść do kowala. I on nam powiedział, że wszystkie jego narzędzia zabrali Rzymianie. I otworzyło nam się to przejście. W które możemy teraz wejść i chyba po prostu zabrać te narzędzia. Więc tak to się rozwiązało. Spróbujemy mu pomóc w takim razie. Wchodzimy. Wybrzeże. Może wróćmy po Asterixa. I teraz schodzimy na dół. No i mamy tych Rzymian. Oops.
Sorry, I didn't get your little pie. You're annoying me. By Jupiter, you are crazy! Wszyscy pokonani. Więc gdzieś tutaj te narzędzia powinny być. Zniszczmy może jeszcze te skrzynki. Tu jeszcze na górze coś jest. Tylko damy radę się tam dostać? No już chyba nie. No cóż, trzymam kciuki, że tam nic nie było. A tymczasem używamy dźwigni. Idziemy dalej. A hammer! Finally! Młotek. No i idealnie w takim razie. Bierzemy młotek. Obeliksie, możesz też wziąć młotek. Żebyśmy wszyscy mieli młotki, chyba nie dasz rady nawet. Za ciężki jest. Kierujemy się teraz w stronę wioski. Niektórzy Rzymianie mają tarcze. Zaatakuj ich z boku lub zniszcz ich osłony, używając przedmiotów, by móc ich przygrzmocić. Dobrze. Chyba właśnie tak. A przydałoby się coś zjeść. Tu mamy mięsko. No i życie w pełni. Tylko może wróćmy się jeszcze raz po ten młotek. Bo został on zniszczony. Więc szybciutko, chyba mamy nawet nieskończoną ilość, więc nie ma dla nas to najmniejszego problemu, żeby się wrócić. Więc co, teraz nic nie niszczymy, po prostu spróbujemy się wrócić. Gdzie my jesteśmy? A tu byłam chyba. Chociaż nie wiem. Może zmienię na Asterixa, żeby te skrzynki zniszczyć. Aby się nie wracać. A tu też mamy młotki. Nie zauważyłam. Więc weźmy jeden z nich, no i idziemy do góry. Gdzie wyjdziemy? Wioska portowa, czyli w tym samym miejscu, tak? Tak, bo to jest Szkutking. Tutaj co mamy? Mamy jakiś rysunek na ziemi. Flaga, ryba. Jakiś młotek. Kowal chyba. Więc zaraz sobie spróbujemy wyjaśnić. Ale najpierw oczywiście zajmujemy się naszym hełmem, który bezproblemowo zdobyliśmy. Więc teraz może wróćmy jeszcze do tego rybaka. On tutaj gdzieś był. O, sprzedawca ryb. Aby umożliwić mu to przejście. O, właśnie. Tylko teraz zastanawia mnie, co znaczy ten rysunek. No tam mieliśmy taką ścieżkę koło kowala. I czemu mnie bijesz? Halo, nie bij mnie. Koło kowala, sprzedawcy ryb i mieliśmy taki iksik. Może zwróćmy, zobaczyć. Bo nie wiem, czy po prostu to nie jest to przejście, które teraz odkryliśmy. Gdzie to było? Tutaj na dole.
No gdzie to jest? Prosto i w prawo gdzieś. O, tutaj. Tak właśnie, zobaczcie. Przechodzimy koło kowala, koło sprzedawcy ryb i jest iksik koło niego. To może faktycznie to jest to przejście, które udało nam się odblokować. Więc zobaczmy. Bo tu mam już wszystko pozbierane. Chodź, mamy tu jeszcze młotek. Tak, bo przechodzimy koło sprzedawcy ryb. No i idealnie mamy to przejście. Więc chodźmy. Może gdzieś tutaj się ukrył. I któż to? Kaulix! Finally! Keratin! I've been tearing my hair out. I couldn't bear hiding from those Romans anymore. May they grow scales on their backs. Let me introduce Asterix and Obelix, Gallic friends who have come to help us fight the Romans. Hi, Kaulix. Do you know where the ram Okidokix is? For sure, I'm not sure. But I've been earwigging when I've been doing the Romans' hair. I think General Perillus gave it to Almost Famous, a Roman musician, as a gift. He must be giving a concert for the legionaries. I didn't know the legion liked music. Oh, yes. They've even got a favorite song. Hi, hi, hey, executus in viam suam. Anyway, where's this concert? On the site of the Hibernian Games, a piece of land where we celebrate our cultural games. If I were you, I'd go there. Right. Well, let's go and play there. I'll come with you as far as the port. But after that, I need to hide. The Romans think I'm a spy, and they're not wrong, and they want to arrest me. Udajemy się w takim razie na koncert. Zabierz mnie z Forno Kosmyksa do jego domu. Dobra, to chodźmy w takim razie. Wracamy. No nie, znowu oni. A i mają tarcze. Nie możemy ich tak atakować, musimy od boku jakoś. I wtedy im ta tarcza jest zabierana. Czterech. Gdzie jesteście? Tu jest jeden. Tutaj gdzieś drugi będzie. O, jest i trzech. Siądź na łódź, by uratować niesforno Kosmyksa. Gdzie jest łódź? Zaprowadzisz nas do łodzi? Dziwne, nie mamy żadnego znacznika. Tu jest. Musimy go uratować szybko. W takim razie biegiem. Let's find a raft, a boat, a vessel to follow them. Don't worry, the Romans will soon be high and dry. Dobrze, idziemy. Wait for us here, Keratin. I mamy obóz ciechowodu. Ale wiecie co? Na tym dzisiaj zakończymy. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, że będziecie chcieli kontynuować ze mną tę niezwykłą przygodę. Możecie tam wesprzeć kanał, jeżeli wam się film spodobał. No i co? Widzimy się za niedługo. Pa, pa!